Do 15 kwietnia potrwa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie w rejonie Tarnowskim. Akcja prowadzona jest powiedzmy to dwutorowo. Szczepionka będzie rzucana z samolotów jak i wykładana ręcznie w miejscu bytowania lisów przez pracowników powiatowego inspektoratu weterynarii i myśliwych, którzy służą nam w tym pomocą i bardzo jesteśmy im za tą pomoc wdzięczni. Prosiłbym, żeby nie zbliżać się do tej szczepionki, nie dotykać jej, gdyż dotknięcie powoduje przeniesienie zapachu na, to, na ten wabiący preparat, no, który później będzie odstraszał lisy, które tej szczepionki nie, po, nie pobiorą. I nie będzie efektu tego szczepienia lisów wolnożyjących. W przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionką, należy zgłosić się do lekarza weterynarii. W okresie szczepienia nie należy wypuszczać psów i kotów bez opieki, a w trakcie spacerów prowadzić na smyczy. Sama przynęta nie stanowi niebezpieczeństwa dla ludzi, jednak w przypadku kontaktu z płynną zawartością szczepionki, należy szybko przemyć ręce bądź inne części ciała mające styczność ze szczepionką oraz skontaktować się z lekarzem.